Piotr Żyła, wielkie brawa! Cześć Piotr! Cześć. Dzień dobry! Brawo, brawo, brawo! Mistrzu czy mistrzunią? No Piotrek. Ja jestem swoim fanem. Znaczy, moim zdaniem w polskim sporcie nie ma, w całym polskim sporcie nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Nawet Marcin Najman przy tobie przegrywa. No, gdzieś tam na walkę się umawiał ostatnio. Umawiał się z tobą na walkę? No, tak. Na skoczni. Na skoczni! Piotruś, czy ty wiesz, dlaczego jesteś dobry? Pracowałem, miałem taki trening trochę mentalny z osiołkami. I tam te osiołki, można powiedzieć, osiołek jest takim twoim lustrzanym odbiciem? To mam nadzieję, że widzowie zrozumieli. Wyobraź sobie, że jestem twoim osiołkiem, to nie jest trudne. No to jak nie myślę, to na przykład, nie wiem, robię tak i... skaczę albo nie wiem. Ja poproszę przerwę. Czy ktoś w ogóle ma nad wami jakąś kontrolę, tak szczerze? Nie. A powiedz mi, czy to jest prawda, że ciebie czasami biegunka łapie w powietrzu? Znaczy, no można tak powiedzieć, no. Po prostu, jak nie biegunka, to co to było? No, sraczka. Maciej Sztur, wielkie brawa! Brawo, brawo! Tęskniłeś za tym pocałunkiem? No. Ciebie zszokował nasz pocałunek, Piotr? Nie, no. Bo ty jesteś z południa Polski, prawda? Tam są tacy dosyć konserwatywne reguły moralne, prawda? Nie, ja mam luźne podejście do życia. Ale całowałeś się kiedyś z facetem? Nie. A chciałbyś może... A nie, koniecznie. A wiesz, że Maciej będzie przykro. Maciej... No to jak on chce, no to... To lepiej całuje, ja czy Maciek Musiałowski? Maciek. Świnia? Osiołek. Udzieliło mu się, ja pierdzielę. Ty się nawet zaczynasz śmiać tak jak Piotrek. Hej. Telekamerę dostałeś, Maciek, dlatego, że jesteś dobrym aktorem? Wygrać plebiscyt to jest fajne. Ale czy to nie jest trochę tak, że... Nie? To jest. No, hej. Jakbyście byli w jednej drużynie. Ale poczekaj, Maciek. No, ja też mam kolegę kota po fachu. Tak? Ja też mam kolegę kota. Wiele łączy. Raz kot wygra, raz ja, no to też jest przecież... Ty masz sympatyczne ryłko? Kuba, w porównaniu z tobą, to wiesz co, tak. Piotr Wolnicki, tak? Główny bohater. Miałeś taką sytuację, że wracałeś do domu z planu, siedzi twoja żona, rodzina i ty tak myślisz, nie wyjdę z postaci, k***a, poustawiam ich wszystkich dzisiaj. Działeś? Nie. Ty masz u niektórych ludzi opinię, że potrafisz być arogancki, zimny, zamknięty, bezczelny? Łamiesz. Powiem ci, że właściwie... No to fajnie by było. Właściwie przyszedłem tu, żeby se z tobą też pogadać. Chcesz wody? U nas nie ma. A, poproszę tam. Z frugą mam to. A chcesz się pocałować? Może w ślinę polecieć?